Warszawa, jest Warszawa. Na pewno to jest Warszawa, bo przecież jest napisane. Warszawa gości teraz, czyli Polska, a gości świętych w dniach ostatnich, Świadków Jehowy, na Legii. Zapraszamy na Legię. Jeszcze jutro masz szansę. Jutro jeszcze. Dzisiaj był chrzest, a jutro będzie dramat biblijny. Także ulala, ulala. Proszę Państwa, nie bać się słońca, nie bać się żaru, zadaszenie jest. No i tam oczywiście, proszę Państwa, tak jak tutaj na zewnątrz są psy i wilki, kaszlą wzdłuż trasy Łazienkowskiej, bo nie mogą się pogodzić na to, że święci w dniach ostatnich z USA, Anglii, Ameryki, Białystok, Świadkowie Jehowy przy trasie Łazienkowskiej na stadionie Legii mają po prostu, proszę Państwa, kongres. No nie mogą się pogodzić, nie mogą. I tak kaszlą, i tak chrumczą, i tak breszą, kopcą, łażą, zaglądają, dokuczają. No, pół diablęcia. Nie bać się, nie bać się. Tam, gdzie najwięcej krzyku, tam, gdzie na trasie Łazienkowskiej najwięcej oni wrzeszczą, dokuczają, kaszlą, bo są wściekli na świadków, zgrzytali na Szczepana zębami, jeszcze wcześniej na Jezusa zgrzytali, żeby go doprowadzić do śmierci, bo ta prawda w oczy kole. No to tak, jak to świadkowie zawsze mówili, że drodzy bracia, jeżeli na blokach są jakieś wrzaski, awantury i krzyki, że na was krzyczą, to znaczy, że tutaj musi być jakaś owieczka. No i te owieczki na Legii siedzą, a oni wrzeszczą. Dzisiaj widziałam, jeden to szedł trasę Łazienkowską i pluł, i kaszlał, i się wściekał. No nie mógł sobie wytrzymać, no jak to linia myśla, że ich ten papież i bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego zakładał, że oni mogą teraz pracować jako konserwatorzy powierzchni płaskich, no bo innej pracy nie ma. No ale że papież, a oni chcą być święci od papieża. A tu jeszcze święci są Świadkowie Jehowy, no bo oni nie wyrzucili nigdy Jahwe, imienia Bożego Jehowy z Biblii. Ani oni nie wyrzucili nigdy drugiego przykazania z Biblii. Nie będziesz czynił obrazu rytego, nie będziesz się jemu kłaniał, nie będziesz jemu służył. I dobrze to rozumieją, o co chodzi. Że teraz i tak są sprawy duchowe. Tym bardziej to przykazanie drugie było zrozumiałe. Ale po co było oczywiste? Po co to było wyrzucać? Po co żeście to wyrzucili? Nasz ty. Radio Tok FM, Eurokondita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Słuchaj.